Cześć. Dzisiaj zaczynamy od pomnika Wojciecha Bogusławskiego. A wiesz, kim był Wojciech Bogusławski? Ojcem Teatru Narodowego. Ale nie o nim dzisiaj tutaj będziemy mówić, a o Eugeniuszu Szwankowskim, który opisał jego życie i twórczość. Tych dwóch panów łączyła pasja do teatru i Warszawy. Kiedyś Irena Santor powiedziała, że temu miastu należy się pewna czułość. Warszawa była tym miastem, które uległo temu zniszczeniu całkowitemu. Ono zostało podniesione z ruin. I to zasługa warszawianistów i badaczy, archiwistów, bibliotekarzy była też tutaj ogromna. A Eugeniusz Szwankowski odegrał ogromną rolę jako taki doradca, osoba, która dostarczała materiałów ikonograficznych na przykład przy rekonstrukcji budynków, odbudowy Starego Miasta, gdzie ważne były zdjęcia z okresu przedwojennego, jak to wyglądało, prawda? Dekoracji, fasad, prawda, budynków, biuro odbudowy stolicy wiele zawdzięczało właśnie tym. Bez przerwy do niego były jakieś pytania w tej sprawie, on na wszystkie kompetentnie odpowiadał. Bardzo wiele zawdzięcza mu archiwistyka warszawska. On był właściwie takim twórcą solidnie zorganizowanego archiwum miejskiego. Zaraz zresztą po studiach zaczął pracować w 1931 roku w Archiwum Miejskim w Warszawie. Jeszcze wtedy archiwum mieściło się tutaj naprzeciwko w ratuszu warszawskim i uporządkował tą stajnię Augiasza, jaką tam zastał. Miał bardzo dobre relacje z prezydentem Starzyńskim przed wojną. Jest nawet taka zachowana historia o spotkaniu Szwankowskiego z prezydentem Starzyńskim. W pewnym momencie Starzyński zszedł ze swojego gabinetu i wstąpił do archiwum, niezapowiedziany wcześniej, i zażądał pokazania mu dawnych, starych map, szkiców miasta Warszawy. Go interesowało, jak to miasto wyglądało. I wówczas miał tam 15 czy 20 minut czasu na obejrzenie. Okazało się, że przesiedział ponad 2 godziny w tym archiwum. Się zaprzyjaźnił ze Szwankowskim, który mu przez 2 godziny opowiadał o tym, jak się to miasto rozwijało w okresie oświecenia w XIX wieku. Był zafascynowany Szwankowski. Muzeum miało być takim narratorium, taką ekspozycją ogromną na 1000 m² powierzchni, opowiadającą o dziejach Teatru Polskiego od zarania, prawda, od pierwocin życia teatralnego na ziemiach polskich aż do czasów współczesnych. Szyfan wyobrażał to sobie tak, że w salach edytowych miało być to historyczne muzeum teatralne. Natomiast w małych salach, po tamtej stronie, po wschodniej stronie teatru, miało być takie nowoczesne muzeum teatralne, w tym sensie, że XX wiek, prawda? Teatr XX wieku, czyli jakby najbliższe zaplecze historyczne współczesności. No i zaczęły powstawać scenariusze. Mamy nawet tutaj w teczce poświęconej Szwankowskiemu w muzeum taki szkic scenariusza wystawy autorstwa Szwankowskiego, który wyraźnie jakby tak próbuje realizować tą ideę szyfmanowską. W 1964 roku w sierpniu Szwankowski przestaje być kierownikiem Muzeum Teatralnego. Otwarcie Teatru Wielkiego, jednocześnie Muzeum Teatralnego w Teatrze Wielkim nastąpiło 19 listopada 1965 roku. Profesor Siewert
pracował zarówno na Uniwersytecie, jak i w Instytucie Sztuki. I w Instytucie Sztuki mieli biurka obok siebie w jednym pokoju, tam przy ulicy Długiej. No i ile razy spotykałem się z profesorem Siewertem na Uniwersytecie, to opowiadał mnie właśnie o swoich kontaktach z profesorem Szwankowskim. No, był człowiekiem niesłychanie pracowitym, olbrzymiej wiedzy, znakomitym archiwistą, dokumentalistą, wielkim znawcą zarówno historii Warszawy, jak i dziejów teatru warszawskich w XIX wieku. Jego prace właśnie archiwalne, dokumentacyjne posiadają olbrzymią wartość, ale może najbardziej jego taką znaną książką, którą osobiście bardzo lubię, to jest jego książka o placach i ulicach Warszawy, która miała dwa wydania w dużym nakładzie. To było jakby prawie ćwierć tysiąca monografii, niedużych monografii poświęconych warszawskim ulicom i placom. To były monografijki oparte na bardzo skrupulatnych badaniach dokumentacyjnych, ale zarazem podane w formie dosyć przystępnej. Także to jest książka właśnie do czytania, dzięki której profesor Szwankowski jest znany szerszemu kręgowi odbiorców. No, natomiast pozostałe prace no, głównie są znane badaczom. Profesor był moim szefem. Przeszedłszy do Instytutu, zostałem przydzielony do pracowni dokumentacji teatru, którą kierował właśnie Szwankowski. Zapamiętałem go jako człowieka wysokiego, w grubych okularach, Krutkowic chyba, o bardzo pięknym i często używanym uśmiechu, który ubóstwiał mieć towarzystwo. On był bardzo towarzyski. Jadał tak zwane drugie śniadanie, zapraszał mnie zawsze do swojego biurka i opowiadał wtedy anegdoty. Słynął z tego, że po każdej anegdocie pierwszy wybuchał głośnym śmiechem. Był opiekuńczy, bo pamiętam, byłem wtedy po studiach na pół etatu z małą garżą, tam 400 zł wtedy to się chyba było. Więc jak wyczuwał w moich oczach zbyt takie gwałtowne spojrzenie na jego kanapki, które mu żona, pani Hania, pięknie przygotowywała, to mi odstępował te kanapki, to charakterystyczne. Jakąś tam kanapkę zawsze, no niech pan ze mną zje razem. Był pasjonatem pisania listów do redakcji, ponieważ ciągle coś prostował, ciągle coś uzupełniał, albo ciągle usiłował kogoś przekonać, że było inaczej. To była taka jego pasja. Jak były sesje, to na sesji zawsze zabierał głos i wtedy to w raportach dyskusyjnych się ukazało. Ciągle zabierał głos, by coś prostować, by coś uzupełniać. Był takim pasjonatem faktu dokumentu, bo archiwista wychował się na dokumentach, na faktach i dla niego interpretacja nie ma żadnego znaczenia, jeśli nie ma potwierdzenia w aktach po prostu. On był prawdziwym warszawianistą i ja myślę, że mało mi w pamięci się utrwaliło osób mi blisko znanych, którzy tak byli związani wewnętrznie, emocjonalnie z tym miastem jak Szwankowski. On rzeczywiście nie potrafił chyba przechodzić obok nie tylko pomnika, ale często obok domu, obok narożnika jakiegoś, żeby nie mieć jakichś wspomnień albo nie opisywać, co to znaczy, co niesie ten fragment, co niesie ten gmach, albo co niesie ta brama. No, był pasjonatem i tak wyglądają również jego książki o Warszawie.
Ja muszę przyznać, że od lat obcuję przynajmniej z jednym dziełem profesora Szwankowskiego. Nosi ono tytuł, już jest bardzo sfatygowane, przyżółkłe, bo wydane w 1954 roku w Ossolineum. Nosi tytuł Teatr Wojciecha Bogusławskiego w latach 1799-1814, a więc uwzględnia ostatnią, tak zwaną trzecią dyrekcję Wojciecha Bogusławskiego w Teatrze Narodowym w Warszawie. Ta książka jest bezcenna, bo powstała w wiadomy sposób, w czasach przedkomputerowych. No och, nie można było używać kiedyś dla celów naukowych przecież kserokopii, bo one mogły służyć rozpowszechnianiu niewskazanych wiadomości politycznych. Sama, kiedy były wtedy, kiedy przepisywałam, robiłam kwerendy prasowe i przepisywałam wszystkie artykuły odręcznie. Nie można było inaczej, bo jakże można było gromadzić materiał? Nie mam wątpliwości, że jak tutaj w tej książce profesor Szwankowski spisał, przeczytał wszystkie, całą prasę warszawską za te lata działalności Bogusławskiego, że przepisał je odręcznie. Na tej podstawie ułożył repertuar teatru wedle dat, wedle kolejności czasowej i także wedle kolejności jakby alfabetycznej. Jest to dzieło wielkiego znaczenia, z obsadami, z recenzjami, z wypisami recenzji. Jest rok 54. Dla mnie właśnie ten pobyt w Instytucie Sztuki i późniejsze rozmowy z profesorem w jakiejś mierze ukierunkowały moje zainteresowanie. Ostatnia to już bardziej towarzyskie spotkanie, mianowicie do tradycji należało zaprosić recenzentów i promotora do restauracji. Oczywiście obrona trwała dość długo, także byliśmy gdzieś tam koło 15 w takiej restauracji, nie wiem czy teraz jeszcze w Łodzi jest, nazywała się Europa. I była profesor Skwarczyńska, to wielki autorytet, i właśnie profesor Szwankowski. Trzeci recenzent, wówczas docent Stanisław Kaszyński. Nie pamiętam, ale mam wrażenie, że jego nie było. No i właśnie nagle przy stole, po nie wiem którym kielichu, profesor zupełnie zrzucił maskę. Był rozmowny, był bardzo ciepły, serdeczny i jednocześnie znakomity opowiadacz, a słynął jako zamknięty, taki kostyczny, uczony, biurkowy. Dotarliśmy do miejsca, gdzie można powiedzieć, że wszystko się zaczęło. Przyszedł do Archiwum Miejskiego w takim nieciekawym dla niego momencie, ponieważ w archiwum akurat no, właściwie nie było historyka z prawdziwego zdarzenia. Archiwum miało potężne problemy lokalowe, zasób nie był należycie zabezpieczony i to wszystko właśnie na początku lat 30. ubiegłego stulecia wszedł Eugeniusz Szwankowski, czyli młody asystent z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, który był pasjonatem Warszawy i pasjonatem właśnie archiwaliów dotyczących Warszawy.
W związku z tym jego pracom zawdzięczamy na przykład stan wiedzy o tym, co w Archiwum Miejskim przed wojną się znajdowało i co bezpowrotnie straciliśmy. Rektorem, jego bezpośrednim zwierzchnikiem była osoba, która nie posiadała do tego niestety kwalifikacji, ani koniecznego wykształcenia, ani nawet doświadczenia, więc ich stosunki nie układały się najlepiej. Właśnie w zestawieniu, powiedziałabym, braku właściwego stosunku do materiałów przez osobę zarządzającą, a miłośnikiem tychże materiałów, jakim był Szwankowski. Więc podejrzewam, że konfliktów między obydwoma panami było bardzo dużo. Zresztą Szwankowski napisał taką pracę wspomnieniową dotyczącą swojego bezpośredniego przełożonego. Wchodzącego interesanta Kiciński zawsze wymyślał, nie dając mu dojść do słowa. Co pan tu przychodzi zawracać głowę? Po co pan przeszkadza nam pracować? Kiciński obawiał się, że interesant przysporzy mu pracy, a przy tym był gderliwy i złośliwy. Nie znając się na sprawach archiwalnych, nie mając pojęcia o przeprowadzaniu kwerend, nawet nie umiejąc poznać się na treści pisma, zaświadczenia lub notatki archiwalnej przyczepiał się do zewnętrznych szczegółów. Pismo napisane przez pomocnika archiwistę w archiwum lub w hali maszyn oglądał pod światło, czy nie ma wytartej litery lub przecinka. I gdy to zauważył, robił potworną awanturę. Warta jest zobaczenia jego teczka osobowa, bo to przybliża jego postać. Są tu też dokumenty, które tłumaczą sporo na temat jego sytuacji rodzinnej. Jest odpis jego aktu urodzenia, jest odpis aktu małżeństwa. Także mniej więcej możemy sobie wyobrazić, kim był, wiemy gdzie mieszkał, kim była jego żona, swoją drugą również bardzo zasłużona warszawianistka, pani Hanna Szwankowska z domu Eichhorn. Także teczka osobowa dostarcza niewiarygodnych informacji na temat właśnie jego zatrudnienia w Archiwum Miejskim, jego właściwie kariery, wędrówki po wszystkich możliwych szczeblach. Był zatrudniony przecież przed wojną na stanowisku pomocnika archiwisty, potem pełni obowiązki dyrektora archiwum. Jest informacja, jak wyglądały jego zarobki, właśnie gdzie mieszkał, jakie otrzymywał dodatki. Zaświadczenie. Niniejszym zaświadczam, że obywatel Eugeniusz Szwankowski, pracownik Archiwum Miejskiego, wyjeżdżając na tereny Dolnego Śląska w celu wykorzystania urlopu wypoczynkowego, zabrał ze sobą jeden koc, jeden jasiek, dwa prześcieradła, jedną poszewkę, które to rzeczy stanowią jego własność osobistą. Podpisano naczelnik Archiwum Miejskiego. Dla mnie najciekawszym fragmentem są przyczyny, dla których zrezygnował w ogóle z pracy w Archiwum Miejskim. Ponieważ on bardzo chciał, żeby archiwum zostało placówką naukową. Starał się zatrudniać naukowców, historyków, a to było sprzeczne zupełnie z aktualną linią polityczną i właściwie rozwojową, administracyjną, jakąkolwiek właściwie. Ponieważ Archiwum Miejskie wtedy właśnie przekształciło się w Archiwum Wojewódzkie, zwiększyło znacznie swój zasięg, przyporządkowano mu archiwa powiatowe, natomiast nie uzyskał zgody na zatrudnienie kadr naukowych. No, co było jego wielką bolączką, powiedział, że to po prostu będzie przyczynek do tego, że wrócimy, zatoczymy koło i wrócimy do tej sytuacji z lat 30., że nie było prawdziwych fachowców, tylko ludzie właściwie z jakiegoś naboru przypadkowego. To jest jego praca, Staty Archiwów i Bibliotek Warszawskich. Z tego korzystamy my, archiwiści, cały czas. Szwankowski spisywał to właśnie po wojnie już, korzystając z własnej pamięci, zresztą tak samo właśnie jak pisze w pracy, że opierał się na własnych wspomnieniach, no podyktowanych tym, że wiele lat spędził porządkując akta, porządkując archiwum. On był na przykład odpowiedzialny też za to, że jak archiwum dostało wreszcie nową siedzibę, niestety w 1938 roku w siedzibie Arsenału, on był właśnie jedną z osób odpowiedzialnych za transport zasobu z rozmaitych miejsc właśnie tam do Arsenału, więc doskonale się na zasobie wyznawał, a jako że był naukowcem, doceniał jego wartość, więc zapewne stąd było również mu łatwiej spisywać potem owe zeznania, które nam dzisiaj są ciągle w pracy potrzebne.
wielkim przyjacielem pana Eugeniusza była jego małżonka. Mimo że niespełnione były jej marzenia o macierzyństwie. Stąd adaptacja biednego chłopca, chłopskiego pochodzenia. Więc był człowiekiem niespełnionym, jeśli chodzi o życie rodzinne. Chociaż potrafił organizować życie towarzyskie, między innymi z udziałem profesora Herbsta. Słynne były spotkania wieczorne przy brydżu. Uwielbiał brydża. Był człowiekiem bardzo zdyscyplinowanym, więc nie było to wulkan emocji, tak jak powiedzmy profesor Lorenz czy inni. Był człowiekiem zdyscyplinowanym, niesamowicie pracowitym, który uważał, że trzeba współpracować z każdym, kto służy państwu polskiemu. Więc nie miał jakichś radykalnych poglądów, które stwarzałyby blokadę współpracy, powiedzmy, z Ministerstwem Kultury czy z różnymi instytucjami kultury i tak dalej. Uważał, że tam, gdzie jest działalność, która służy interesowi publicznemu, trzeba się w to włączyć. Był człowiekiem bezpartyjnym. Poza tym, no, jako wicedyrektor zrobił bardzo wiele, żeby atmosfera w tym instytucie jego była dobra, a w tym instytucie było wielu pań, wielu starszych kolegów związanych z Armią Krajową, z osobami represjonowanymi. Starał się im pomóc. Dla mnie to wielka, pozytywna postać dziejów naszego miasta. Tutaj kończymy naszą wędrówkę po Warszawie tropem człowieka zwykłego w swojej niezwykłości, dzięki któremu nadal to miasto tętni życiem i zachwyca swoją architekturą. Do zobaczenia.